Cześć, witajcie ponownie. Dzisiaj Wam pokażę moje zakupy. Zaopatrzyłam się w osłonki, nawet trzy roślinki się trafiły, więc zapraszam Was do filmu. Więc jak już wspominałam, będą osłonki. No, miało być ich na początku 3-4. Ale jako, że tu nie mogłam znaleźć, byłam na urlopie, więc stwierdziłam, czemu nie kupić sobie ich w Polsce, a że akurat byłam na zakupach, więc przy okazji stwierdziłam, że czemu nie, zajrzę. Wiadomo, niektórzy trochę marudzą, jak się szpera po tych półkach, ale jak już byliśmy w sklepie, to mówię, dobra, ja idę na doniczki, zobaczę, co ciekawego mają. No i słuchajcie, miało być 3-4 doniczki, bo w sumie tyle mi jest mniej więcej potrzebnych. Ale okazało się, że wyszło ich trochę więcej, więc już Wam pokazuję, co kupiłam i mniej więcej ceny, bo nie znam dokładnych cen. Miałam sobie zapisać, miałam zostawić rachunki, no i zapomniałam troszeczkę cen, więc powiem Wam tak mniej więcej, ile one kosztowały. Więc pierwsze osłonki, które znalazłam, ja je znalazłam w Carrefourze bodajże. To są plastikowe osłonki, to jest szerokość doniczki, tutaj jest 14. Nie wiem, na ile ona jest wysoka. Nie były drogie te doniczki, bo ja za jedną zapłaciłam chyba 7,49. Wzięłam sobie dwie. One są plastikowe, ale stwierdziłam, że one będą fajne do makram. No bo wiecie, makrama, no to ze sznurka samemu się robi, więc to różnie z tym ciężarem bywa. No i nie chciałabym bardzo tej makramy obciążać. A taka plastikowa, no wiadomo, jakby spadła, oczywiście ja bym nie chciała, żeby mi coś spadło. Bo tu i sprzątania, i wszystkiego, i całego kłopotu dużo. Ale w razie co, no wiadomo, no lepszy taki plastik niż taka ceramika. Więc fajna doniczka za 7,50, około 7,50. Ona ma taki niby diamentowy wzorek. Wzięłam sobie dwie w Carrefourze, mówię, wezmę, jak są. Mąż mówi, weź, bo potem będzie żałować, że nie wzięłaś. No to wzięłam. No i to będzie następna doniczka, też znaleziona w Carrefourze tego samego dnia. I ona chyba mniej więcej kosztowała między 14 a 16 zł. To jest też 14. No i w ogóle poszalałam, bo niebieska. No, wzięłam niebieską, bo mi się spodobała. Nie wiem, czemu niebieską. Nie mam niebieskich doniczek prawie w ogóle, a teraz zdecydowałam się na jedną niebieską. Ale całkiem fajny ma wzorek. Też nie kosztowała kokosów, więc myślę, że te 14-16. Ona w ogóle chyba była źle napisana na niej cena, bo była przypisana, że kosztuje chyba 12,99, a przy kasie się okazało, że chyba 16 zł. No ale dobra. Tu za powiedzmy około 4 euro nie kupiłabym pewnie tej doniczki, bo nie byłoby takiej, więc myślę, że to jest całkiem... Przejechała karetka chyba. Więc myślę, że to jest całkiem niezła cena za taką fajną doniczkę. Nie wiem czemu niebieska, mam nadzieję... no w sumie, mam nadzieję, że do czegoś się przypasuje doniczka, osłonka. I tak ona się prezentuje. Następną, którą znalazłam w Oshonie. No może poczekam chwilę. Dobra, następną, którą znalazłam w Oshonie jest ta tutaj, niby ona jest jak lustro czy coś takiego. No oczywiście też zapomniałam ceny i chyba nie mam żadnego rachunku, więc ciężko będzie mi powiedzieć, ile kosztuje. To jest też chyba 14. Nie wiem czemu, mogłam sobie też parę większych wziąć, a ja wszystkie biorę 14 i potem będę płakać, że przesadzę, to nie będę miała dużych doniczek, tylko osłonek, tylko zostaną mi same małe, ale ta jest superowa. Jest jasna, kremowa taka jakby. No i niby ma taki efekt lustra, że to się tak fajnie odbija, więc całkiem fajnie wygląda. Cena jakieś między 16 a 18 zł mi się wydaje, więc też całkiem fajna cena. No i tu raczej niespotykana, nie widziałam takiej, a jakbym pewnie znalazła, to by kosztowała z jakieś 7 czy 8 euro. No i znalazłam też fajną taką płaską doniczkę. I to jest... No i musiałabym... 19. 19, więc tutaj ma 19 cm. Pomyślałam sobie, że będzie fajne na moje aloesy. Więc jest dosyć głęboka, więc mogę sobie fajnie wysypać tu keramzet, żeby mi woda spływała. I myślę, że w tej takiej, to jest taki szary kolor, że będą się w niej bardzo fajnie prezentować mi te moje aloesy. I wydaje mi się, że wystarczy mi miejsce, mam przynajmniej taką nadzieję.
że wystarczy mi właśnie miejsca w tej doniczce na moje aloesy, więc bardzo fajna. Następną doniczką, następna niebieska, nie wiem, nie miałam niebieskich, to sobie na niebieskich nakupowałam. No i to jest troszeczkę mniejsza, bo to jest dwunastka, ale ma fajny wzór. Tak się prezentuje. Jest dosyć płytka, nie jest wysoka. O, i tutaj chyba mam cenę. Już Wam mówię, dokładna cena 15,99 i to było z Bricot Marché. I znalazłam ją w koszalinie, byliśmy obok Bricot, no dobra, szukałam specjalnie Bricot Marché, bo słyszałam, że jest tam jedna fajna roślina, która mnie interesuje. No, ale bardzo fajna. Przy okazji zakupu rośliny kupiłam sobie też taką doniczkę, no niebieska oczywiście, no. Teraz Wam pokażę roślinę, bo jak zakupię z Bricot Marché, to pokażę Wam od razu tą roślinę i to będzie ta Sansevieria. No i wydaje mi się, że to jest Fatty Boy. Mam nadzieję, że to widać, jaki on ma fajny, taki grubaśny ten pieniek. Wygląda całkiem ciekawe, wie. I kosztowała słuchajcie, a dzisiaj mi nie po drodze z głosem. Jedyne 12,99 kosztowała ta Sansevieria, więc uważam, że całkiem fajna cena za taką roślinkę. Jedyny problem to jest taki, że jedni stwierdzili, że wygląda jak ogórek u mnie w domu, inni, że no ciekawie. No i słuchajcie, co by jej nie dotknąć, to ona mi wypada z tej ziemi. Ona w ogóle była w kokosie totalnie przelana, więc mam nadzieję, że da radę u mnie. Nawet zakupiłam sobie do niej ziemię do kaktusów i sukulentów. Mąż mi znalazł, mówi, to weź ją sobie przesadź na tym urlopie, więc słuchajcie, na urlopie przesadzałam sobie Sansevierię. No i co by jej nikt nie ruszył, to ona po prostu wypada mi z tej doniczki, więc myślę, że będę musiała w końcu ją troszeczkę chyba głębiej posadzić, bo nawet dzisiaj mi wypadła. Albo po prostu wsadzę już ją do jakiejś osłonki, żeby ona mi się tak nie gibała na boki. Korzenie miała zdrowe, zostawiłam ją na dzień, żeby mi przeschła, więc póki co nic się z nią nie dzieje, mam nadzieję, że puści mi jakiegoś dzieciaka na czasie, więc ja mam czas, ona ma czas, zobaczymy. A, to do niej właśnie znalazłam też taką fajną doniczkę w innym Auchanie i ona kosztowała jedyne 4,99 i to jest ósemka. I wydaje mi się, kupiłam sobie dwie nawet, że całkiem fajna będzie ta osłonka właśnie na tą Sansevierię. Mam nadzieję, że nie, będzie mi się mniej w niej kiwać, że będzie stała bardziej stabilnie. No i 4,99 nie jest taka zła cena, Wam powiem. I często właśnie brakuje w domu mi takich doniczek osłonek pomiędzy właśnie, bo te na mini sukulenty, one są czasem akurat, że szóstka wejdzie w szóstkę i tam nie ma w ogóle miejsca, a tu jest jeszcze troszeczkę miejsca, więc to jest ósemka, całkiem fajny rozmiar taki pomiędzy, że no, no i biała, więc będzie mi pasować chyba do wszystkiego. Więc wziąłam sobie dwie, mam nadzieję, że posłużą mi i że ich nie zbiję tych doniczek. No dobra, no żeby nie było, że tak mało doniczek kupiłam, no to zakupiłam jeszcze doniczki z Pepko. Żółta! No w ogóle poszalałam w tym roku na tym urlopie z kolorami, widać, czułam bardzo lato. No i Wam powiem, że cena za tą doniczkę jest super fajna, bo ona kosztuje tylko 10 zł, więc ha. Kolory jesieni, no w sumie żółty to też taki fajny kolor letni. Fajne są te listki, te wytłoczenia. Doniczka jest dosyć spora, już Wam mówię, co to jest za rozmiar. Albo i Wam nie powiem, bo nie ma, ale wydaje mi się, że to tak mniej więcej jest jakaś albo czternastka, albo nawet... Nie, czternastka, no tak, super, bo to wszystkie kupiłaś sobie same czternastki. No tak, czternastka. Ale dosyć fajna i dosyć głęboka, więc mam nadzieję, że znajdę jakąś fajną roślinkę, w którą będę mogła wkomponować w ten żółty kolor. No ale tak mi się spodobała, że ją wzięłam. No, no skradła moje serce, wzięłam sobie żółtą doniczkę. Czemu nie? Jak szaleć, to szaleć z kolorami. I znalazłam jeszcze taką w Auchanie i już chyba u paru osób ją widziałam, ale jest całkiem fajna. No i jest zdecydowanie większa i wydaje mi się, że dobrze będzie w nim wyglądać moje Neon Robusta, ale nie jestem pewna, czy ona się nie zleje, ta cała roślina z tą doniczką. Ona jest zdecydowanie większa, to jest szesnastka. No i też mi kosztowała aż tak super dużo, bo 15 zł.
15 zł uważam, że to całkiem niezła cena za taką fajną donicę. Więc ktoś mówił, jak będziesz w Polsce, to zajrzyj sobie do Pepco, tam mają fajne doniczki, więc dziękuję, zajrzałam do Pepco, naprawdę mają fajne doniczki, co prawda większość wyprzedanych niestety, nie było dużego wyboru, ale ta żółta i różowa były bardzo fajne. Jeszcze były takie kwietniki po trzy na takich metalowych nóżkach ze złotymi doniczkami i chyba złote metalowe doniczki, ale jakoś nie byłam pewna, czy chcę te złote metalowe doniczki. Więc pokażę Wam ostatnią doniczkę. I tą doniczkę znalazłam w... Ojejkuś, jak ten sklep się nazywa? W Mówce! W Mówce! Ona kosztowała 16,50. Jest bardzo fajna. Tym razem zielony kolor, tak? Za 16,50 oni ogólnie nie mieli praktycznie żadnych roślin, ale mieli super doniczki. Więc były głowy, były różne, różniaste, więc jak macie gdzieś wokół siebie mrówkę, to zajrzyjcie. Tam roślin było naprawdę niewiele, ale doniczki mają bardzo fajne i ta chyba mi najbardziej przypadła do gustu, bo wróciła ze mną do domu. Ale naprawdę duży wybór fajnych donic, można naprawdę coś fajnego, takiego innego sobie znaleźć niż te zwykłe białe doniczki, jeśli ktoś lubi kolorowe. I ciekawostka. Znalazłam olejek nim w sklepie zielarskim za jedyne 13 zł, więc stwierdziłam, że wezmę, bo to całkiem niezła cena. No i wiadomo, olejek nim ja jeszcze nie miałam, więc będę próbować, jak to będzie skutkować na moich roślinach. Bardzo dużo osób ma dobre doświadczenia, że pomaga im to w takim prowizorycznym, no zwalczaniu to raczej nie, bo już mi się wydaje, że wtedy chemia jest potrzebna, ale w takim zapobieganiu i czyszczeniu liści, gdzie się super błyszczą, więc za 13 zł jak najbardziej. Patrzcie w sklepach zielarskich, nawet gdzieś słyszałam, że ktoś znalazł w drogerii. Po drogeriach nie patrzyłam, ale akurat byłam w sklepie zielarskim, więc sobie wzięłam, zaopatrzyłam się w jeden. Mam jeszcze jedną roślinę i to będzie peperomia. No strasznie mi się ona spodobała. Były w Biedronce, myślę, że jeszcze można gdzieś je znaleźć i kosztowała jedyne 10 zł i słuchajcie, byłam chyba w trzech Biedronkach i dopiero w trzeciej znalazłam. Były peperomie chyba tempoliste, były to takie przypominające strączki fasoli, a mi zależało właśnie na tej z czerwonymi listkami, bo ostatnio u nas nie są dostępne, po prostu chodziłam, szukałam, ale niestety nie znalazłam, no i udało mi się. Mam nadzieję, słuchajcie, no moja ma dosyć sucho, więc myślę, że będę musiała ją na dniach przesadzić, bo to podłoże nie jest jakieś. Chociaż może zerknę potem, jakie to podłoże jest i jak to wygląda dalej. Mam nadzieję, że się u mnie utrzyma, że da radę, że nie była na tyle przelana mocno, żeby się z nią coś podziało, ale Wam powiem, że te listki ma boskie, takie jak coś jak skorupka orzecha albo orzech włoski w środku, więc wygląda bardzo fajnie. Strasznie ją chciałam mieć, teraz mam, cieszę się. Udany zakup w Polsce. I Wam powiem, że jak z nią wychodziłam ze sklepu, to widziałam, jak te listki się błyszczą na słońcu. Ła, bajka, jak posypane brokatem. Żeby nie przedłużać, została mi ostatnia roślina. No i oczywiście z doniczką. No i tutaj znowu róż. Tylko nie pamiętam, za ile ją kupiłam. Wiem, że to było w netto i wydaje mi się, że 20 zł chyba zapłaciłam za tą doniczkę z tą begonią maculatą. Albo ona była opisana jako silver spot, ale ja Wam powiem, że ona mi wygląda jak makulata. Nie wiem, czy Silver Spot to druga nazwa makulaty. Nie wiem, jakoś ja z begoniami to tak nie za bardzo. Kupiłam sobie jedną i stwierdziłam, że oddam ją mamie. I u mojej mamy begonia pięknie rośnie, wygląda bosko, rozrosła się w ciągu 2 miesięcy. A ja tak. No nie wiem. Widziałam kiedyś w sklepie trochę większe okazy, wyglądały naprawdę ładnie. Wam powiem, że ta jest troszeczkę podniszczona, no bo jednak troszeczkę drogi przejechałam. Miałam ją z przodu, wszystkie moje rośliny, żeby się nic z nimi nie podziało, więc jechały ze mną, no ale mimo wszystko. Tutaj gdzieś kawałek zasusza, ale to jakiś drobiazg. No nie wiem. Słuchaj, nawet nie wiem, czy ta begonia podoba mi się, czy nie, ale doniczka była fajna, więc wzięłam dla doniczki. Stwierdziłam, że za około 4,50 czy 5 euro, zależy od kursu, wiadomo, nie kupię sobie takiej fajnej doniczki, nawet rzadko są spotykane. A begonia, Wam powiem, że no nie jest źle. Myślę, że postawię ją sobie tutaj w dużym pokoju, gdzieś na końcu i mam nadzieję, że się z nią dogadam i że jak się rozrośnie, to będzie bardziej trafiała w moje gusta.
No nie wiem, nie jestem pewna, czy mi się podoba, czy nie. No nie wiem. Słuchajcie, kupiłam sobie jeszcze perlit, chyba jaki to sklep był? W Leroy. Tak, w Leroy. Za 5 litrów 9,99 to taka informacja, jakbyście chcieli wiedzieć, gdzie perlit dostać. Myślę, że całkiem fajna cena, więc perlit sobie też wzięłam. No, to ja będę się już z wami żegnać. Myślę, że mam nadzieję, że nie zanudziłam was i do następnego filmu. Pa!